Zaproszę jeszcze raz tutaj dzieci. Chodźcie na chwilę jeszcze. Kilka słów byśmy sobie powiedzieli. Cieszę się, że jest nas troszkę więcej na tej drodze krzyżowej. Tu się możecie nawet rozciągnąć na całym tym, bo będziemy sobie mogli w związku z tym trochę podialogować w końcu na mszy. Dobra, ja może zajdę tutaj. O. Rozpoczęliśmy Wielki Post wczoraj, to doskonale wiecie. I chciałbym, żebyśmy w tym Wielkim Poście, w te czwartkowe msze, troszeczkę skupili się na tym, co było przed mszą świętą. Na tym nabożeństwie, które było przed mszą świętą. Jakie nabożeństwo było przed mszą? No. Droga krzyżowa. Droga krzyżowa, czyli żebyśmy, bo na drodze krzyżowej to jest oczywiście modlitwa, więc tam są rozważania, ale żebyśmy troszeczkę sobie powiedzieli też o tych stacjach i o tej drodze, którą Pan Jezus przeszedł, 14 stacji, jak wiecie zapewne. I czego one nas uczą, czego nas ta droga krzyżowa tak naprawdę uczy, bo to nie jest tak, że Pan Jezus wziął krzyż, został na tym krzyżu zabity, potem zmartwychwstał i tylko się ucierpiał, ale coś nas ta droga krzyżowa Pana Jezusa, czegoś nas uczy, czegoś nas chce nauczyć i będziemy się starali to jakby stwierdzić. Co Tomek chciałeś powiedzieć? Bardzo nasze grzechy. No to jest jedna właśnie z takich nauk, które możemy z drogi krzyżowej wyciągnąć, ale jest ich znacznie, znacznie więcej. Dzisiaj na przykład, kto pamięta, jaki był taki temat główny, przewodni tych naszych rozważań, czego one dotyczyły głównie, to teraz zobaczymy, czy byliście skupieni. Droga krzyżowa, jak ktoś był, czytali niektórzy, tam zawsze chodziło o jedno słowo. O słowa. Nie. O co chodziło? O kontakt wzrokowy? No to widzę, że rzeczywiście uczestniczyliście porządnie. O co chodziło? O oczy? O oczy. O oczy, czyli o spojrzenie. O ten kontakt wzrokowy to tutaj blisko było. O spojrzenie. Różne mogą być spojrzenia, tak? Różnie można patrzeć na ludzi. Można patrzeć ludzi, można stanąć przed człowiekiem, nic do niego nie powiedzieć i popatrzeć na niego ze złością. Można? Wystarczy, że stanę naprzeciwko kogoś i jak jestem na niego zły, to nie muszę nic mówić. Można tak? No to tak samo można oczywiście, bo to oczywiście taki negatywny przykład, powinienem powiedzieć coś dobrego. Tak samo można spojrzeć na kogoś z miłością, można komuś przebaczyć. Jak ktoś mnie prosi o przebaczenie na przykład, ktoś mnie przeprasza, to też nie zawsze muszę coś mówić, wystarczy, że spojrzę. No i Pan Jezus jakby na tej drodze krzyżowej cały czas spotyka się z różnymi ludźmi, cały czas spotyka się z różnymi sytuacjami, a to Jego spojrzenie, On potrafi patrzeć, nigdy nie patrzy z gniewem, nigdy nie patrzy ze złością, z nienawiścią, coś ten mikrofon żyje swoim życiem. Nienawiścią czy z niechęcią, z takimi negatywnymi, zawsze potrafi spojrzeć na człowieka tak, że czasem jest głupio, pewnie było tym żołnierzom, że muszą go tak męczyć, jak gdzieś tam spotkali się ze wzrokiem Pana Jezusa. Pewnie tak było. Pierwsza stacja. Kilka słów, dwa słowa dosłownie o pierwszej stacji, żebyśmy też nie przedłużali. Kto pamięta, jak ta pierwsza stacja się nazywa? Pan Jezus na śmierć skazany. Pan Jezus na śmierć skazany. Tak. Kilka takich informacji podstawowych. Kto skazał Pana Jezusa? Piłat. A kto to był Piłat? Ktoś, kto zarzucał zarzuty? No, można powiedzieć, że tak, taki nasz sędzia, czy prokurator, bo właściwie nawet był nazywany prokuratorem. Czyli ktoś, kto stawia zarzuty,
i ktoś to jednocześnie sądzi, czy w naszym przypadku sędzia i prokurator, jakbyśmy to chcieli do naszego warunków trochę ten. Ale jeszcze ktoś więcej. Kim był Piłat? Z jakiego kraju pochodził? Może też tak, to tak trochę historycznie, tak króciutko. No, jak będziecie się uczyć kiedyś historii, to będziecie wiedzieć, że kiedyś było takie wielkie, wielkie państwo jak Cesarstwo Rzymskie. Ktoś słyszał kiedyś? Tak? No. To jakbyście popatrzyli na dzisiejszą Europę i jeszcze trochę poza Europę, to w czasach Pana Jezusa tak sięgało Cesarstwo Rzymskie. Pan Jezus urodził się w Palestynie, to jest ziemia izraelska, żydowska, ale tam Cesarstwo Rzymskie też sięgało. I żeby tutaj nie wpaść w jakiś historyczny monolog, Piłat był przedstawicielem Cesarstwa Rzymskiego. Ponieważ jakby wojska rzymskie weszły do kraju Pana Jezusa, do Palestyny i najzwyczajniej w świecie go zajęły. Więc wszyscy sobie tam żyli normalnie, ale sądy były rzymskie. I Żydzi nie mogli Pana Jezusa skazać na śmierć. A za co w ogóle Pan Jezus został? Kogo się skazuje na taką poważną, bo to już jest bardzo ważna kara, znaczy bardzo, bardzo dotkliwa kara, kara śmierci. No nie ma gorszej może. Za co się skazuje normalnie ludzi tak mocno? Za morderstwo. Na przykład za morderstwo, że jakieś bardzo, bardzo poważne przestępstwo. No, morderstwo to jest taka powiedzmy górna granica, najbardziej dotkliwa. Czy Pan Jezus popełnił jakieś morderstwo? To za co został skazany Pan Jezus? Za to, że ktoś nakłamał królowi, że on chce przyjąć jego królestwo. Dobrze, to był jeden z argumentów dla Piłata, że Pan Jezus namawia do buntu przeciwko Rzymowi. Czyli namawia do powstania. Namawia do tego, żeby ludzie wstali, zbuntowali się, przejęli władzę w jakikolwiek sposób. Tak? To był argument dla Piłata. Ale Żydzi mieli troszeczkę dla siebie trochę inne argumenty. Dlaczego Żydzi chcieli skazać Pana Jezusa? Bo wiedzieli, że to jest nieprawda. Wiedzieli, że Pan Jezus tak nie postąpił. Jak myślicie? No. Że jest Synem Boga? I znowu w punkt. Mówił, że jest Synem Boga. Czyli w zasadzie mówił, że jest Bogiem. Czyli popełniał bluźnierstwo. Gdyby to mówił normalny człowiek, każdy z was, ja, czy ktokolwiek z nas, to byłoby to bluźnierstwo. To byłoby to złamanie wszystkich, przede wszystkim przykazania pierwszego. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, tak? Ale Pan Jezus rzeczywiście mówił prawdę i pokazywał i udowadniał w wielu miejscach, w wielu przypadkach, że mówi prawdę. A mimo to został skazany. Tak przedstawiono argumenty, tak nakłamano w wielu miejscach, tak zmanipulowano Piłata również, czyli tego przedstawiciela rzymskiego, że został skazany. Tak? Bo Piłat się jakby na takiego króla, że on jak Jezus, tak, bo wszyscy go polubili i bał się, że on później będzie odrzucony, a Bóg będzie ten. No tak, Piłat się bał. To oczywiście tutaj, słuchajcie, można by dużo rzeczy mówić, pewnie na religii i na katechezie jeszcze sobie do tego przejdziemy. Piłat też był wystraszony, bo miał nad sobą Cezara przecież samego. Bał się tego Cezara, bał się powstania, różnych rzeczy. W każdym razie skazał Pana Jezusa na śmierć. I ta pierwsza stacja to jest ten moment, kiedy Pan Jezus jakby słyszy ten wyrok, kiedy już można powiedzieć, że klamka zapadła, już się nic nie da zrobić, bo jak Piłat powiedział, że już Pan Jezus ma zostać ukrzyżowany, to już tak się musiało stać. I właśnie tutaj wracam do tego spojrzenia. Nie każdy normalny, każdy człowiek w takiej sytuacji no czułby się pokrzywdzony, krzyczałby może, że to jest niesprawiedliwy wyrok, może by się szarpał, próbował uciekać, miałby pretensje, patrzyłby przede wszystkim z nienawiścią, ze złością i na Piłata, i na tych, którzy go skazali. A Pan Jezus co robi?
Ale co zrobił w tym momencie, kiedy usłyszał ten wyrok? Jakie jest jego zachowanie? Patrzy się na nich normalnie i chciałby, żeby przebaczył Pan Jezus im. Jest to takie spojrzenie właśnie przebaczające. Pan Jezus przede wszystkim milczy. Nic nie mówi. Nie broni się bardzo nawet specjalnie. Nie prostuje. Tam Piłatowi powiedział kilka słów takich dosadnych, ale też Piłat nie bardzo zrozumiał, o co chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, Pan Jezus wie, do czego to wszystko zmierza, wie, czemu to wszystko jest. Dlaczego tak się musiało stać, to sobie powiemy za tydzień na następnym mszy. Ale przede wszystkim to, że Pan Jezus jest spokojny. Pan Jezus nie przeklina, nie wyklina wszystkich tych, którzy Go skazali. Nie złorzeczy im, tak? On nie miał grzechów. No nie miał grzechu, to mówiliśmy, że był niewinny, nie był zupełnie niesprawiedliwie skazany, ale chce przebaczyć. Od razu już wtedy chce przebaczyć wszystkim tym, którzy go tak niesprawiedliwie potraktowali, tak nakłamali i tak dalej. I teraz musimy też popatrzeć na siebie, bo każda stacja jakby pokazuje troszeczkę nas. Bo zdarza się czasem, że my jesteśmy niesłusznie o coś oskarżeni. Na przykład, nie wiem, brat czy siostra zwala na nas winę za coś, na jakieś drobne rzeczy, tak? I też musimy umieć czasem przebaczyć. Musimy umieć popatrzeć z miłością, nie oddawać od razu, nie od razu jakoś się złościć, obrażać. Tylko jeżeli widzę, że ktoś rzeczywiście chce mnie przeprosić, to też trzeba umieć czasem to przeproszenie przyjąć. Tak jak Pan Jezus. A czasem zdarza nam się w drugą stronę, oby nie. I to właśnie tego jakby też trzeba unikać, żebyśmy my sami nie opowiadali głupot o innych, prawda? Nie kłamali, nie zwalali winy na kogoś innego, nie powtarzali jakichś plotek niepotrzebnych. Zdarza się czasem, że ktoś złośliwie o kimś, zwłaszcza w klasie, nie? No pewnie macie takie doświadczenia różne, że ktoś złośliwie o kimś coś powie, że ktoś mi coś zrobił. Nie, czasem, proszę pani, bo on mnie uderzył. Nie, a wcale mnie nie uderzył, tylko tak mówię, bo on mi coś tam zrobił i chce, żeby dostał uwagę. No więc tutaj ta stacja też uczy nas, żebyśmy uważali i żeby to nasze zachowanie właśnie zmierzało w stronę tego, co robił Pan Jezus, który nigdy nie kłamał, który nigdy nie oskarżał nikogo, który nigdy nikogo nie potępiał, nie przekreślał, ale potrafił przebaczyć, kiedy jakby to działo się w stosunku do niego. To jest o wiele gorsze, bo go zabili. No tak, no Pan Jezus dużo bardziej cierpiał niż my cierpimy, no bo jak ktoś dostanie uwagę do dziennika, to za cierpienie jest najwyżej. W domu mama trochę pokrzyczy. Ale chodzi właśnie o to, że skoro Pan Jezus w tak trudnej sytuacji potrafił przebaczyć, my nasze sytuacje najczęściej są takie zupełnie, wydają się nieważne w tym znaczeniu, tak? A dlaczego w ogóle tak Pan Jezus musiał cierpieć, to jak powiedziałem, powiemy sobie już na następnych kazaniach.